Witam Państwa, nazywam się Cezary Michalski i razem z Rafałem Ziemkiewiczem zapraszam do obejrzenia programu Sądy Przesądy. Pytanie na dziś. Czy rok może być zbawiony? Pan Maciej Maleńczuk, gitarzysta, rockowy wokalista, lider zespołu Homo Twist oraz autor piosenek, z których chyba najbardziej znane jest Czerwone Tango, ale także wielu innych oskarżanych o to, że są piosenkami nieobyczajnymi, a inni mówią, że to z kolei piosenki moralizujące. Witamy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tutaj mówimy sobie wszyscy na pan. Ja jestem pan Maleńczuk, syn Edwarda. Moja głowa to bomba, pięść to petardo. Jestem Budel z Guadalupy, nogi proste mam jak słupy. Jestem piękny i puszysty, ojcem moim Radler bysty. Jestem Budlem z Guadalupy, noszę z kota piękne buty. Jestem Budlem z brodowodem, jeżdżę złotym samochodem. Jak w 81 roku byłem w Krakowie, to wszędzie wisiały takie ręcznej roboty, czy półręcznej, plakaty uwolnić Maleńczuka. O co chodziło? Chodziło o to, czy Chrystus przyjąłby kartę powołania. Taką wynaleziono formułę. Ja odmówiłem służby wojskowej jako hippis, jako noworyż, bo byłem tym hippisem dosłownie 2-3 miesiące i w związku z tym właśnie miałem pasję neofity. W związku z tym jakby poszedłem na całość, a przy okazji faktycznie miałem bilet i nie wiedziałem, co z tym zrobić. Więc odmówiłem w spektakularny sposób w jednostce w Gdańsku na ulicy Łąkowej przyjęcie akcesoriów, czyli tam broni i tych wszystkich rzeczy. I chyba zdaje się, że dobrze zrobiłem, bo w rezultacie dostałem wyrok 2 lata, wyszedłem po 1,5 roku, a gdybym został w tej jednostce, to właśnie te jednostki użyto do szturmowania stoczni. A po wyjściu z więzienia? Zacząłem grać na ulicy. Powodowałem zgromadzenia i w związku z tym dochodziło do różnych takich dziwnych dyskusji z patrolami. Za każdym razem podczas tych dyskusji dochodziło wreszcie do tego sakramentalnego stwierdzenia, mówię o stwierdzeniach milicji. Dlaczego pan się nie zapisze do jakiegoś zespołu? Jak ja tłumaczyłem, że ja po prostu chcę grać, no to dlaczego pan się nie zapisze do jakiegoś zespołu? Im się wydawało, że to się można tak zapisać jak do Mazowsza albo do czegoś innego. To było takie komunistyczne myślenie. Nikt w tym czasie na ulicy nie grał. Grałem przez 8 lat i ludzie dosyć dobrze nawet wrzucali pieniądze, zwłaszcza, że tymi pieniędzmi nie było nic lepszego do zrobienia, można było jeszcze je przepić. 8 lat, czyli w 89 roku przestał pan grać na ulicach. W 89 roku skończyłem z tym procederem. Nie dlatego, że jakby byłem represjonowany w związku z tym czy coś, raczej w pewnym momencie urosłem do rangi jakiejś takiej świętej krowy. Dochodziło, że takich haseł typu, no ty już wrosłeś w pejzaż tego miasta, albo jesteś żywą legendą, tego typu historie i poczułem się faktycznie jak jakiś filar pod mostem. I pomyślałem sobie, że trzeba z tym skończyć. Poza tym w 89 roku w ogóle było coś innego do zrobienia. Najpierw grałem powiedzmy o godzinie 16 na ulicy, naprzeciwko stały Suki, a później zanosiłem gitarę do sklepu albo do szatni w Jamie Michalika i szedłem walczyć o wolność, równość i demokrację. Za pomocą kamieni głównie oraz jakichś tam fragmentów futryn czy czegoś w tym rodzaju oraz koszy na śmieci. I co wywalczył pan? Wolność, równość i demokrację? No patrząc na to, co się dzieje teraz, to jest to taka po prostu wolność, równość i demokracja odbita w krzywym zwierciadle, no ale może po prostu sami jesteśmy na tyle krzywi, że to krzywe zwierciadło, kto wie, czy nas trochę nie prostuje. Dlaczego wokół roka się gromadzi tyle zła i niszczenia? Narkotyki, seks, jakaś autodestrukcja. Mi się wydaje, że prawdziwy rock'n'roll robią ludzie z marginesu społecznego. Nikt wychowany w cieplarnianych warunkach nie zrobi dobrego czadu. Nie wierzę w to. Wszyscy ci ludzie, którzy jakimś tam sposobem właśnie za pomocą rocka, czy za pomocą muzyki wyszli na powierzchnię i powiedzmy, że zaczęli zarabiać jakieś pieniądze i tak jak ja teraz udzielam wywiadów w telewizji, jestem nikim znikąd. Tylko dlatego jestem, Bo gram. To jest ważna rzecz. Czy rock robią ludzie z marginesu społecznego, którzy chcą wyjść z tego marginesu i wejść do
warstw wyższych zgoła do establishmentu, czy rok robią ludzie z marginesu społecznego, którzy chcą, żeby całe społeczeństwo podzielało ideę i sposób myślenia marginesu społecznego? Jestem z marginesu, jestem dumny i pozostaję na tym marginesie i dumnie wypinam pierś. Pluję na szczeble kariery, kurczę, na każdy szczebel przeznaczam jedno splunięcie. Ale to też jest pewna poza, która jest bardzo lubiana w establishmencie. No był pisarz na przykład Jan Himilszbach, którego uwielbiano mieć przy stoliku, bo taki, patrzcie, autentyczny margines z nami. Lubią klepać po plecach, no to prawda. Tylko, że ja mam najeżone plecki, można się skaleczyć. Słuchając tego wywodu na temat jestem z marginesu, jestem z tego dumny, trudno uwierzyć, że to mówi artysta rockowy, który na przykład śpiewa teksty François Villona, czy średniowiecze jest czymś korespondującym. Kim był Villon? Bandytą. Przecież on napisał, najsłynniejsze wiersze napisał w więzieniu, tylko dlatego go ułaskawiono, bo dotarło to do króla. Nie było to nawiązanie do idei średniowiecznych, tylko takie braterstwo duchowe z bandytą sprzed 500 lat. To znaczy, ja się dowiedziałem o tym, że był bandytą faktycznie z opisu książki. Najpierw przeczytałem wiersze i to jest najważniejsze. Bo nikt nie będzie mi grzebał w życiorysie, komu dałem w zęby, tylko raczej przeczyta to, co stworzyłem, i to się liczy. No, nie grzebmy się w pościeli, bo gdybyśmy się zaczęli grzebać w pościeli pewnych pisarzy lub innych sławnych ludzi, to moglibyśmy się dogrzebać bardzo brzydkich rzeczy. Dajmy temu spokój i patrzmy na to, jaka jest sztuka tych ludzi. A dlaczego i pan, i Kazik Staszewski, i paru innych moralizujących rockmenów tak mocno potępia to, co się w Polsce dzieje po 89 roku? Ja nie jestem moralistą, nie uważam się za moralistę. Ja wolałbym się uważać za jakiegoś takiego fotografa. Kogoś obyczaiste, jeżeli można tak powiedzieć. A dlaczego pan powiedział, że nie chce pan być moralistą w roku? Nie chcę być moralistą, dlatego że rok jest niemoralny z samej zasady. Rock and roll zawsze był niemoralny i zawsze wystawiał na gołe tyłki, i zawsze wystawiały dziewczyny cycki, i zawsze to było, miało taki smaczek zakazanego owocu, i gdyby rock and roll to stracił, to chyba bym w ogóle się przestał tym zajmować. To dlaczego pan moralizuje, mówiąc, że jedni są źli, drudzy są dobrzy? A mówiąc którzy? Na przykład SLD jako czerwona dziwka. A, to. No jest to pewna wskazówka. Oczywiście. Dziwką jest polskie społeczeństwo, przynajmniej to, które głosowało no, to jest bardzo na SLD. Dyskusja. Nie, to jest stwierdzenie faktu. Oni potrzebują Alfonsa. Kurwa, czym jest kurwa bez Alfonsa? Niczym. Kurwa potrzebuje ochrony, ona nie wyjdzie sama na ulicę, bo zaraz ją ktoś, kurczę, przejedzie samochodem. Ona musi mieć ochronę, a SLD właśnie mówi, że oni dadzą ochronę, że oni damy ci wczasy, damy ci zasiłek, a ty bądź grzeczny i głosuj na nas. To jest rola Alfonsa. Czy rok jest z natury dobry, czy rok jest z natury zły? Czy można go używać i do dobrego, i do złego? Prawda bywa potworna, ale jednak pozostaje prawdą i myślę, że dopóki jest prawdziwy, dopóty będzie spełniał jakąś tam rolę swoją. No a jeśli staje się zafałszowany, kłamliwy i jest to jeszcze jeden kolejny show biznesowy montaż, to mnie to nie interesuje i nie uważam tego za rock and roll. Ale scena rockowa wywodzi się po trosze z kabaretów, z różnych miejsc, gdzie dawano rozrywkę dla ludu. Czemu w XIX wieku girls, panienki z chórów nie nauczały? Moim zdaniem rock zaczął się od bluesa i to się wszystko rozegrało w XX wieku. W XIX wieku nie było rocka. Jestem buder z Gwadelupy, nogi proste mam jak słupy. Jestem piękny i puszysty, ojcem moim Radler bystry. Jestem budlem z Gwadelupy, noszę skota piękne buty. Jestem budlem z Bradowodem, jeżdżę złotym samochodem. Czy pan wierzy w Boga? Mogę się chwilę zastanowić? Tak, powiem tak, że nie przemawia do mnie teizm i nie przemawia do mnie ateizm. Ani takie światopoglądowe, zimne szkiełko i oko, takie podejście do mnie nie przemawia, ani nie przemawia do mnie stwórstwo i tak dalej, te rzeczy. Wydaje mi się, że jest gdzieś coś pośrodku, ale co to jest? A jeszcze 200 czy 300 lat temu ludziom się wydawało, że niebo jest jakimś sklepieniem, a tu się nagle okazuje, że nie ma nieba. Jeżeli Bóg stworzył coś na podobieństwo swoje, to co powiemy o dinozaurach, no? Czy tekst, który pan śpiewa, tekst Emily Dickinson, tak. Mózg jest większy od nieba, tak. Oznacza, że to człowiek stworzył Boga? No, mówi się, że w świecie trójkątów Bóg byłby trójkątny.
Są takie teorie na ten temat. Jest mnóstwo teorii na temat Boga i całkiem być może, że to człowiek stworzył Boga, żeby sobie wyjaśnić niewyjaśnione pewne rzeczy, ale jednak no, z tego, co się czyta, mam wrażenie, że ten Bóg jednak dawniej częściej się objawiał niż teraz. Jest również muzyka rockowa na temat Boga. Są muzycy rockowi w Polsce, którzy twierdzą, że za pomocą rocka chcą ewangelizować, chcą mówić o Bogu. Jak na pana działa? Mam wątpliwości. Ale te teksty mają wpływ na życie ludzi, którzy je śpiewają. Co pan sądzi o nawróceniach Budzyńskiego czy Malejonka? Nie powinienem się na ten temat wypowiadać krytycznie. Natomiast wydaje mi się, że prawda może być gdzie indziej. Co by pan powiedział rodzicom, którzy boją się, że ich dzieci słuchając muzyki rockowej mogą zaszkodzić sobie albo się wykoleić? No, żeby posłuchali na przykład nagrań tych zespołów rockowych, które śpiewają o ewangelizacji. To już wiemy, co pan sądzi o roku chrześcijańskim, a co pan sądzi o takich pomysłach jak na przykład Biblia satanistyczna wydana przez kata? Na brednie. Bzdury, bzdury. A rozprowadzanie tego po szkołach? Dzieci lubią czaszki, trupie główki. Do mnie ostatnio przyszedł, byłem gdzieś w jakimś małym miasteczku, nie pamiętam gdzie, przyszedł do mnie elektryk i powiedział, że nie ma pan więcej tych czaszek, bo moja córka tak to lubi. No i dzieci lubią samobójstwa też, nie tylko dzieci. No to prawda, ale ja uważam, że śmierć trzeba oswoić. I takiej nie przeżyjemy. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję. Witamy pana Tomasza Budzyńskiego, lidera postpunkowej grupy Armia, a także współzałożyciela grupy 2TM23. Czy pan się zgadza ze stwierdzeniem, że w roku dominuje zło? Nie chciałbym, żeby wszystko, co złe, zwalać się na rok. Zło jest obecne w ogóle w życiu człowieka i po prostu przejawia się w muzyce rockowej w sposób, żeby powiedzieć, po prostu hałaśliwy taki. Bardzo przez to, że są, no, jest to związane z mediami, z telewizją, po prostu jest to takie, szybko się to zauważa. Natomiast zło w ogóle na świecie istnieje i jak wiadomo, szatan jest, mówi się o nim, że to jest książę tego świata. Którzy... A skąd te wszystkie negatywne stereotypy wokół rocka? Skąd te wszystkie przykłady młodych ludzi, którzy ćpają na koncertach rockowych, którzy urządzają tam demolki? Prawdą jest, że oczywiście, że zdarzają się takie sprawy. Chodzi mi tylko o to, że to nie jest tylko cechą muzyki rockowy i tylko rocka. Oczywiście powiedziałem, że to się zdarzy, ponieważ zło istnieje na świecie, także i w tej muzyce. No. Kiedy pan zaczynał śpiewać, kiedy pan podjął decyzję, że właśnie w muzyce rockowej się będzie realizować, co wtedy pana pociągało w tej muzyce? Ja zastrzegam w zespole Siekiera, o ile dobrze pamiętam. No, dosyć tam niezbyt grzecznym raczej zespole. Było głośno i szybko. Ja tylko taką muzykę słuchałem wtedy. Głośno, szybko, dynamicznie. Przypadło to też na taki czas, kiedy modny stał się tak zwany punk rock, no to ja byłem punkiem. Co panu się podobało w muzyce punkowej i w całej tej subkulturze zbuntowanej? Coś unosiło się w powietrzu, było coś takiego, że człowiek chciał się przyłączyć do tego. Taka, może powiem inaczej, w obrębie tej muzyki na koncertach rockowych panowała atmosfera swojego rodzaju jakiegoś upojenia, że była to namiastka swojego rodzaju jakiejś rewolucji. Po prostu, To była fascynacja i upojenie muzyką czy jakąś ideologią? Ja pamiętam mój pierwszy pobyt na koncercie punkowym na przeglądzie muzyki punkowej w Toruniu i tam jak na scenie się pojawił zespół, którego gitary jakoś tak w miarę stroiły, to publiczność się rzuciła, ściągnęła ich ze sceny wołając hardrockowcy, hardrockowcy. Tak naprawdę nie za bardzo wtedy się umiało grać w punku. To nie o to chodziło. Zupełnie muzyka była na drugim planie. Chodziło o zamanifestowanie jakiejś postawy pewnego rodzaju buntu jakiegoś, no nie wiem, jakiejś pseudowolności. Pan teraz jest uważany za jednego z liderów rocka chrześcijańskiego. Czy to jest efekt jakiegoś nagłego nawrócenia, czy pan zawsze był praktykującym katolikiem? Może powiem, że wydaje mi się, że nie istnieje nic takiego jak rock chrześcijański. Jest po prostu muzyka rockowa i jest chrześcijaństwo po prostu. Ja jestem chrześcijaninem i... Od zawsze, czy po jakimś przełomie duchowym?
ja wychowany zostałem w rodzinie katolickiej, takiej, jak może być, tradycyjnej, nie? Natomiast no, w pewnym momencie swojego życia jakby odszedłem od Boga. Jak się pana chrześcijaństwo zmieniło pomiędzy śpiewaniem w siekierze, a nagraniem Trio Dante czy ostatnich płyt Armii? A ja doznałem uczucia miłości bezinteresownej całkowicie i jest to miłość tylko Jezusa Chrystusa. Ja tak, to ja mówię o sobie tylko, ktoś może się mówić inaczej, nie? Chrześcijanin... I chodzi mi o to, że ja nie mówię, że się nawróciłem, tylko że ja chcę się nawrócić. Chrześcijanin poza tym, że powinien dążyć do swojej doskonałości, z zasady powinien być misjonarzem, powinien nawracać innych. Kiedy pan to robi, jakich pan stara się używać argumentów, jak przekonywać przyjaciół swoich? Ja nikogo nie nawracam. Nawracać może tylko Duch, Bóg przez Ducha Świętego. Dopóki w człowieku nie ma Ducha Świętego, to w ogóle on nie ma prawa w ogóle kogokolwiek pouczać. Na przykład ja mógłbym do siebie przyjść i powiedzieć, ty masz żyć tak, albo tak, albo tak, albo tak. No, ja mógłbym tego zupełnie nie posłuchać. I mi się wydaje, że to jest w ogóle niemożliwe wtedy nawet. I że dopóki człowiek nie otrzyma łaski Ducha Świętego, powinien najpierw słuchać. No tak, ale to znaczy, że właściwie nie odpowiadamy za swoje postępowanie, bo jeśli nie mamy tej łaski, to nie jesteśmy zdolni dobrze postępować. Człowiek nie, sam z siebie nie jest w stanie, no, to jest, powtarzam to słowo jeszcze raz, nawrócić się, ponieważ ten dar jest darem Boga i człowiek sam z siebie nie jest w stanie tego zrobić. Dlaczego po tej przemianie pańskiej wiary postanowił pan pozostać przy roku, dalej grać muzykę rockową? No to, ponieważ nic innego nie umiem robić. To jest proste, najprostsze i jakoś w tej muzyce jakoś ja potrafię się najlepiej wyrazić. I nie wiem, dlaczego miałbym zmienić. A czy to zmieniło muzykę, którą pan gra? Nie, muzykę w żaden sposób. Tylko a słowa? Słowa, tak. Jak pan jest odbierany przez swojego proboszcza? Czy on twierdzi, że to jest dobre, bo pan śpiewa o Bogu, więc młodzież powinna tego słuchać? Czy on twierdzi, że pan jest sekciarzem, przed którym jeszcze bardziej należy chronić młodzież niż przed bezbożnikami? No, nie wiem, co sądzi na ten temat mój proboszcz, ponieważ ja nie chodzę do tego kościoła, w którym jest ten proboszcz. Ponieważ ja jestem, należę do takiej wspólnoty, która się nazywa Neokatechumenat i nasze spotkania są zamknięte. A jak środowisko rockowe odbiera takie deklaracje i te rzeczy, o których pan mówi? Czy tam trzeba ukrywać fakt, że się wierzy w Boga? Czy można o tym mówić głośno, otwarcie i nie być traktowanym jak wariat? Oczywiście, że można być o tym otwarcie. A nie budzi to zdziwienia, nie budzi to szoku? W końcu pan, to się nie kojarzy jednak tak. Muzyka ostra, nie wiem, dredy na głowie, u pana akurat nie, ale u niektórych tak. I zarazem słowa jak u ministranta. To jest tak z zakochaniem się. Jak się w kimś zakocha, to nie zważa się, co myślą na temat tej twojej wybranki, twojego serca koledzy za bardzo, bo ta miłość jest taka ślepa całkowicie. No, nawet czy oni sądzą to, czy owo, to już nie ma żadnego znaczenia, ale ja nie spotkałem się, żeby jacyś koledzy, nie wiem, odnosili się do mnie jakoś gorzej, czy właśnie, że nie. Słuchajcie, środowisko rock'n'rollowe jest tolerancyjne i zawsze walczyło o tolerancję. Od tego trzeba zacząć, że kurczę, ja mogę mieć inne poglądy, ale ja nie zamierzam, ani on mnie nie zamierza nawracać, ani ja jego nie będę nawracał, bo właśnie staramy się być tolerancyjni. Zależy nam na tym, żeby społeczeństwo też było tolerancyjne, bardziej niż jest, a to są raczej wszystko ludzie, którzy tego w życiu pragną i o to, kurczę, w pewnym sensie się walczy. Właśnie Maciek dobrze powiedział, że w tym środowisku to przeważnie są ludzie jacyś tacy, no, wrażliwi bardzo i oni byli często odrzucani. I ja chcę powiedzieć, że dziwiłbym się jakiejś nietolerancji. A chciałby pan, żeby Maciek Maleńczuk się nawrócił na chrześcijaństwo, na katolicyzm? Tak, oczywiście, że tak. Wiem, że ty nie jesteś katolikiem. Katolikiem jestem. Ale nie chodzisz do kościoła. Chodzę do kościoła. Jasne. Ale pytanie pozostało, czy coś by pan robił w tym kierunku i co? Co ja mogę robić w tym kierunku? Ja mogę tylko swoim życiem dać świadectwo. Inaczej nie można. No, na tym polega tolerancja, żeby nic nie robić. Właśnie o to chodzi, żeby nie zmieniać gościa. Jeżeli ktoś pan się nie jest podoba, tolerancyjny w rozumieniu Macieja Maleńczuka. Dla mnie tolerować kogo, to znaczy też właściwie kogoś kochać. A miłość do drugiego człowieka zakłada mówienie prawdy.
Bo jeżeli nie mówi się prawdy, to się kogoś oszukuje. A to nie ma nic wspólnego z czymś takim jak miłość. I wydaje się, a czasem ludzie nie potrafią znieść słów prawdy. Wydaje się wtedy, że ktoś ich nienawidzi albo coś. Rozumiecie, co chcę powiedzieć. Nie? Tak. I może to nie ma, jak ja bym powiedział na przykład, że nie podoba mi się homoseksualizm, to ktoś powiedziałby, że ja jestem nietolerancyjny. A to nie jest tak. Co to jest 2TM23 właściwie? 2TM23 to znaczy drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, rozdział 2, wers 3. Ten wers to oznacza weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. I z moim kolegą z zespołu z Licą często jak telefonowaliśmy do siebie, to tam się pytaliśmy zawsze, no jak tam, co, jak leci u ciebie? No to często opowiadaliśmy sobie, że a tu znowu ktoś tam mi opluł, albo dostałem w ryj od jakichś skinheadów, nie? To zawsze mówiliśmy do siebie, no to 2TM23, nie? Tym, tak w skrócie, bo to znaczy weź udział w trudach i przeciwnościach. Kiedyś, że przesłanie Jezusa Chrystusa jest dużo bardziej radykalne od wszystkich manifestów anarchistycznych czy komunistycznych. Właściwie cały świat chce uciec od cierpienia. Natomiast chrześcijaństwo na odwrót. Znakiem chrześcijaństwa jest Chrystus na krzyżu, który za przeproszeniem no bardzo cierpiał wtedy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję ci. Jan Pospieszalski uważany za weterana polskiego rocka. A tego, czego mało, nie będzie wcale mniej. Mój życiorys artystyczny jakoś tak przebiegał pokrętnie, że rock'n'rolla było w tym stosunkowo niewiele, jeżeli chodzi o lata, nie wiem, 70, 80. Wtedy nie było rock'n'rolla i w ogóle rocka w Polsce. Wtedy był Big Beat i jedną z pierwszych kapel Big Beatowych były Czerwone Gitary. Miałem ten zaszczyt w schyłkowym momencie albo w pewnej jakby, przepraszam bardzo Seweryn, dojrzałej, zaawansowanej fazie artystycznej tego zespołu uczestniczyć. Ponieważ tam był wakat, poklęczonie, odświeżały się kolejne osoby, odświeżały ten zespół i się tak samo. W związku z tym miałem przyjemność pracować tam 4 lata od 76 do 80 roku na pozycji bardzo odpowiedzialnym odcinku gitara basowa. Zwykło się utożsamiać dzisiejszy rok z różnymi wypowiedziami na tematy polityczne, z różnymi świadectwami swoich przeżyć, które mają w jakiś sposób wpływać na słuchaczy rocka. Czy Big Beat lat 70. też moralizował? Ja mówię z własnego doświadczenia. Moje pierwsze kontakty z muzyką, nie wiem, mocną, energetyczną, która wtedy była nazwana Big Beatem, mocnym uderzeniem czy coś, to były piosenki angielskie. Ja kompletnie tego nie rozumiałem, co oni śpiewają. Mnie kręciło to, że tam jest gitara, mocne bębny i jakiś kompletnie inny rodzaj energii niż w tym, co leciało w polskim radiu, w upaństwowionym polskim radiu, gdzie leciał kapelę Dzierżanowskiego, piosenki Mazowsza albo Złote Pierścionki. I piosenki o Małym Księciu. A dlaczego Czerwone Gitary nie śpiewały nic o polityce? Ale nie śpiewały czerwone. Też. Ale funkcjonowała instytucja tekściarza. Tekściarz to był gość, który odpowiadał za teksty i pisywał teksty, żeby się rymowały, żeby było fajnie. Stąd pojawiały się piosenki pod tytułem, nie wiem, Mały miś do lasu bał się iść, albo Ładne oczy masz, komu je dasz, albo Wysokie płoty tato grodził i tak dalej, i tak dalej. Nie było to na pewno tym, czym później na przełomie lat 70. i 80. stała się muzyka młodzieżowa, tak powiem, czyli pewnym własnym opisem świata i tego, o co chodzi, albo, nie wiem, komunikatem o stanie duszy.
już bez względu na to, co, jak zawodowo czy jak profesjonalnie brzmiały te instrumenty, ale ta zmiana warty, która się pojawiła na przykład w latach 70., 80., ja mówię o Tomku Lipińskim, o Brygadzie Kryzys, o paru innych zespołach rodzącym się polskim punku, wtedy pojawił się po raz pierwszy taki bardzo osobisty przekaz tekstowy i komunikat, o co chodzi. A jak starsi big beatowcy z czerwonych gitar czy ze słynnej muzyki młodej generacji reagowali na ten bunt punkowy? Ja nie wiem, jak oni reagowali na ten bunt punkowy, tym bardziej, że oni też próbowali kontestować. Ja pamiętam sam takie piosenki pod tytułem Nie pytaj czemu krzyczę w noc, te bomby lecą na nasz dom. I oczywiście była to piosenka o wojnie w Wietnamie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to był rok 70, kiedy strzelano do robotników na wybrzeżu, to mi się wydaje, że facet, który śpiewał tę piosenkę, miał kilka innych pomysłów, powodów do tego, żeby się buntować. On się buntował przeciwko niesprawiedliwej wojnie w Wietnamie. I to było gdzieś jakąś paranoją. To było czymś, czego ja dzisiaj nie potrafię zrozumieć. Dlaczego muzycy rockowi chcą aspirować do roli kapłanów? Dlaczego oni chcą uczyć ludzi, jak powinni żyć? Ja sądzę, że to jest naturalny proces, który powstaje poprzez to, że człowiek staje się sławny, albo to, że psychologia tłumu jest rzeczą mu znaną, że on staje na scenie, jest, nie wiem, 1000 albo 2000 osób, którzy spijają każdy tekst z jego ust. Czemu pan jeździ na trasy koncertowe z kolędami? Wyrastałem w takim domu, w takiej kulturze, gdzie to było zupełnie naturalne, że się śpiewa w domu kolędy i śpiewaliśmy te kolędy na taki własny użytek oraz wszystkich krewnych i znajomych królika. Z tym, że my przynosiliśmy do tego wszystkie nasze takie umiejętności, fascynacje zdobywane przez to, że graliśmy już wtedy na gitarach, wiolonczelach, edukowaliśmy się klasycznie w szkołach muzycznych, a jednocześnie próbowaliśmy grać jazz, rock and roll czy big beat. W momencie, kiedy to przybrało formę już artystycznie na tyle dojrzałą, że może było to pokazać, nastąpiła pewna pokusa nagrania to w formie płytowej, stąd się wziął pomysł zagrania tego w formie koncertowej. To przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. W trasie koncertowej, którą niedawno zakończyliśmy, frekwencja przekraczała wszystkie nasze ostatnie, nie wiem, chlubne koncerty WW. A czym się różnią pana poszukiwania polskiej muzyki ludowej, to wynajdywanie skrzypków, którzy grają w wyjątkowy sposób kujawiaki, od world music, od takiego nurtu strasznie modnego w roku zasilania etnicznego rocka? No to różnica jest zasadnicza. Polega na tym, ja przywołam tutaj, przepraszam za porównanie, ono bardzo mi schlebia, ale ponieważ sam je powiem, niech to brzmi jako autoreklama. Natomiast jest to pewien naturalny proces. Kolberg, zbierając pieśni ludowe, pierwsze dwa tomy zaopatrzył w swój własny akompaniament fortepianowy. Była to taka faktura fortepianowa, romantyczna. Dźwiękowo on chciał nagiąć te prawdziwe nuty, które gdzieś tam spisywał. Okiełznał je, uporządkował, uczesał i zrobił z tego taką formułę salonowo-mieszczańskiego grania. Po czym potrzeba było 12 lat, kiedy on jakby grzebiąc w tym i badając, przestał opatrywać to akompaniamentem. Mało tego, szedł dalej, zaczął badać stroje, gwarę, obrzędy, podania, baśnie i tak dalej, i tak dalej. Lata 70. to była taka muzyka ludowa na elektrycznych gitarach, pamiętam, były zespoły No To Co, Skaldowie grali trochę takiej muzyki. Czy to by pan porównał wtedy z tym Kolbergiem fortepianowym, salonowym? Sądzę, że tak. Sądzę, że to jest bardzo powierzchowne, jak wykorzystanie z pewnych zwrotów melodycznych, z pewnych takich stereotypowych zaśpiewów, które pewnie kojarzą się z muzyką ludową. A jakby konfitury są zupełnie gdzie indziej schowane. Ta muzyka jest włączona w cały wszechświat tych ludzi. To znaczy ona stanowiła bardzo ważny element ich życia. Była związana ze zmieniającymi się porami roku, ze zmianami roku liturgicznego. Granie na skrzypcach kończyło się na przykład w ostatki. Później był obrząd na przykład zabijania skrzypka, grało się tylko na fujarkach, w niektórych regionach fujarkach specjalnie nazwanych postnych itd., itd. Wszystko miało swój czas, swoje miejsce, swój sens. Samo z
I śmiały dotąd głos odezwij jak dzwon w kościele. A tego czego mało nie będzie wcale mniej. A to jest rzeczywiście koncepcja zupełnie inna od world music, od muzyki świata, od przekonania, że na przykład Peter Gabriel będzie w ten sam sposób w stanie zrozumieć muzykę afrykańską, muzykę azjatycką, muzykę południowoamerykańską, że zamiesza to i powstanie jakaś świetna całość. To są produkcje typu globalna wioska, no wszystko się ze sobą przenika. Dzisiaj mamy dostęp do tego, że... jest globalna wioska, to się sprawdziło. Jest to, bracie, możesz się dowiedzieć, z kim spała Madonna, wiesz. Tak jak ta Zoha z chaty obok, z kim się tam przyspała, to tak samo możesz się dowiedzieć, z kim Madonna, albo kto w żyłę dał, wiesz. Jest wioska, jest. Ja uważam, że to się sprawdza. Ten McLuhan, którego się śmiano, się sprawdził. Czy pan byłby w stanie obronić podział na kulturę wysoką i kulturę niską i gdzie by pan zaliczył rocka? Rock przez to, że jest tak pojemny i muzycy, którzy nie wiem, zaliczani czy kwalifikowani są jako muzycy rockowi, zajmują się wieloma rzeczami, to znaczy to są faceci, którzy grają bardzo proste rzeczy i nieskomplikowane kawałki ku uciesze gawiedzi przez wybitnych twórców, którzy traktują strasznie poważnie to, co robią. A Armia, WW i Homo Twist, myśli pan, że mają ambicje bycia kulturą wysoką? Nie będę za kolegów się wypowiadał, to jest raz. A dwa, strasznie nie chciałbym, żeby to, co my robimy na scenie jako WW, było w jakimś sensie skostniałe czy zakonserwowane, tak jak dzisiaj wiele dzieł muzyki kompozytorów uznanych jako muzykę poważną, czy tak zwaną kulturę wysoką. To, co my doświadczamy na scenie podczas koncertów, to, co jakby wydarza się pomiędzy nami a publicznością, to bardziej mi przypomina te reakcje na wiejskich weselach i na tych prawdziwych transowych zupełnie zabawach, które miały miejsce kiedyś w XIX wieku i jeszcze do niedawna na wsi polskiej. Pojawiło się w polskim roku treści, których dotąd raczej z rokiem nie kojarzono. Rozmawialiśmy już o tym tutaj wcześniej. Pojawiły się teksty o Bogu, teksty ewangelizacyjne. Czy to pan uważa za jakiś istotny przełom w roku, jakiś bunt kolejny, czy jakąś tylko modę, która się wypali? Zawsze był taki obszar, czy taki segment muzyki, który ewangelizował, albo który opowiadał o rzeczach najistotniejszych, o stosunku do Boga, o naszym miejscu na ziemi czy we wszechświecie. To pieśni gospel, spirituals i tak dalej, i tak dalej. Czyli one posługiwały się podobnymi rodzajami emocji, rytmów, energii, a jednak, no nie wiem, spełniały jakąś funkcję nawet liturgiczną w kościołach protestanckich. Chyba nie tylko. W latach 70., 80. Pieśni reggae i to wszystko, co się wiązało z tym, bardzo często też miało swój taki mocny, sakralny background. Dzisiaj no jest spora grupa muzyków, którzy w ten sposób jakby głoszą dobrą nowinę, Ewangelię. Natomiast ja nie widzę nic dziwnego w tym. Ja widzę w tym raczej taką potwierdzenie takiego powiedzenia duch wie, kędy chce. Chcieliśmy prosić obecnych studiowidzów o zadanie kilku pytań gościom. Czy uważacie panowie, że można grać ostrego, dobrego rocka, który jednocześnie nie byłby niebezpieczny, nie niósł za sobą mody na narkotyki, alkohol, seks i tym podobne rzeczy? Na moich koncertach jest 70% młodych dziewczyn, które są bardzo fajne. I dlaczego miałbym niby rezygnować z seksu? Nie rozumiem tego. Albo pan mnie nie zrozumiał, albo nie sprecyzowałam pytania. Czy rock może nieść jakieś pozytywne idee i czy tego nie uboży? Czy on w ten sposób nie jest zbyt miękki? Czy można grać dobrego, ostrego rocka, przekazując coś pozytywnego? No takim przykładem jest, jak sądzę, zespół Chłopcy z Placu Broni, że to jest wszystko la la la, że jest ładnie, że kocham cię. A skądinąd wiadomo, że sytuacja być może na przykład sytuacja człowieka, który pisze te teksty, wcale nie skłania go do tego typu rzeczy. I tak naprawdę jak się z nim rozmawia, to jest ostrym, wkurzonym, normalnym rock'n'rollowcem. A jak wychodzi na scenę, to zaczyna śpiewać jakieś sialalala. To jest nieszczere. Wydaje mi się, że rock'n'roll zawsze niósł pewne brudne,
treści z marginesu społeczeństwa. Jak tego nie ma, to moim zdaniem rock'n'roll jest błahy, płaski i nie interesuje mnie. No, w takim razie nie jestem muzykiem rockowym, tak mogę odpowiedzieć. Jeżeli rock'n'roll ma nieść tylko treści brudne i nakłaniające dziewczyny na koncercie do natychmiastowego seksu. No. W takim razie ja się wypisuję. Wiecie, czy obecnie przy fali narastającej takiej muzyki pełnej tekstów wulgarnych, ostrych, czy nie grozi zdziczenie? Zginie to przesłanie, to, które powinno być w roku. Wierzę w coś takiego jak taka samooczyszczająca się funkcja języka i funkcja kultury w ogóle, że z perspektywy czasu później patrząc będziemy się śmiali z tych naszych obaw, że plewy i jakieś wszystkie śmiecie zostają po bokach, a to, co najbardziej wartościowe, mówię jako stary człowiek, to przetrwa i się obroni. Ja nie wiem, chyba do Maćka raczej, może do wszystkich, wszystko jedno, kto odpowie. Ja mam pytanie, no wydaje się jakby, że największą taką wartością jakąś jest szczerość, znaczy, żeby to, co gość pisze, to jednak to rzeczywiście było to, co on sobie myśli, a nie to, co się sprzeda. Dokładnie, a nie to, co się sprzeda. Czy ty się starasz na przykład zrobić coś takiego? Przynajmniej w swojej sztuce postanowiłem być szczery i nie kłamać. Przynajmniej w tym, bo i tak w życiu muszę kłamać. Taka jest prawda i nikt nie mówi, że cały czas mówi tylko i wyłącznie prawdę. Żyjąc kłamie, życie zmusza mnie do kompromisów i do różnego rodzaju ustępstw. Natomiast w sztuce jestem i będę szczery i uczciwy, będę walił kawę na ławy, choćby to się nie podobało komuś. Tylko nie zawsze dobrze na tym wychodzi. Ja obronię Maćka, bo piosenka pod tytułem Znów Cię widzę tutaj, czy znowu przyjaźń do mnie, Czerwona Dziwko. No tak. Piosenka, która pojawiła się kilka razy na antenie po wyborze nowego prezydenta Kwaśniewskiego. Czerwone Tango to się nazywało. Piosenka jakoś nie zagrzała mi na listach przyboju. W sensie ja podejrzewam, że to jest autocenzura redaktorów w radiach. No to są ludzie, którzy nie wiem, kalkulują, spekulują, kombinują. Ja mogę zacząć od tego, co Maciek powiedział, że w sztuce swojej też jakoś chciałem być w tekstach, które śpiewam, jakoś najbardziej prawdziwy, ale to, co później robiłem, było całkowitym odwróceniem tego, co śpiewam i uważam siebie za kłamcę po prostu, a nie za człowieka, który mówi prawdę. Nie wiem, czy ktoś z was miał takie uczucie, że stał na scenie i przed nim 20 tysięcy ludzi krzyczało Tomek, Tomek na przykład i 100 lat, nie? I powiem szczerze, że w sercu ludzkim, no nie moim, no, zrodziło się coś takiego, że pewnie skoro oni to przyszło ich aż 20 tysięcy i krzyczą, śpiewają 100 lat mi, to ja jestem prawdopodobnie lepszy od nich i no, kimś wyjątkowym całkowicie. I to nie jest prawda, zupełnie. Właśnie to jest kłamstwo mojego życia. Pana twórczość, pana muzyka ma między innymi na celu ewangelizację. Chciałem zapytać, jak pan łączy ewangelizację z samą muzyką, która, jak pan sam powiedział tutaj, nie zmieniła się w ogóle, a która też coś przekazuje i też coś wyraża. Przed koncertem my w zespole modlimy się przed każdym, żeby przyszedł, żeby na koncercie był Duch Święty, żeby stąpił na tych wszystkich ludzi, którzy są na koncercie. I to on ma moc, nie ja. Jeżeli on przyjdzie, to ludzie, to ktoś może się na przykład nawrócić, ale to nie ja jestem sprawcą tego. Ja tylko śpiewam. Natomiast przemiany w ludzkim sercu dokonuje Bóg, a nie człowiek. Chciałbym na koniec zadać pytanie, które tak naprawdę zadawaliśmy tutaj przez cały czas. Czy rok może być zbawiony? Czy te wszystkie pokręcone biografie, dzieci, które się zabiły dla swoich idoli, dzieci, które się zaćpały na koncertach rockowych, czy to wszystko może być zrównoważone przez jakieś pozytywne, dobre oddziaływanie rocka? Ja powiem tak, prawda może być śmiertelna i prawda bywa śmiertelna. Przekonał się o tym Jezus Chrystus, kiedy powiedział o parę słów prawdy zbyt za dużo i został za to po prostu zabity publicznie. I jeżeli chodzi o mnie, to ja nie sądzę, żebym ja jako osoba został zbawiony, ponieważ ja mam diabła za skórą i diabli mnie prawdopodobnie porwą któregoś dnia i zabiorą. I o to się nie martwię, ponieważ śmierć obłaskawia mnie od dziś i po prostu te sprawy są nie są dla mnie obce i nie martwię się. Nie chodzi o to, czy rok, to jest kompletnie nieważne, tylko człowiek, czy będzie zbawiony, o to chodzi. I ja myślę, że tak, że człowiek będzie zbawiony, bo Jezus Chrystus umarł za wszystkich, bez wyjątku. Nie tak, że umarł tylko za dobrych, tylko właśnie umarł za najgorszych. I tak, mam taką nadzieję, ja mam taką nadzieję, że wszyscy będą zbawieni. Muszę się odwołać do tych właśnie moich doświadczeń i obserwacji.
kilkadziesiąt lat temu skrzypkowie na wsiach byli uznawani za gości, którzy mają kontakt z siłami nieczystymi. Księża wyklinali ich z ambon, skrzypce budziły takie nieprawdopodobne emocje i reakcje wśród ludzi. Dzisiaj muzyka skrzypków wiejskich dla mnie jest kwintesencją właśnie jakiejś harmonii, prawdy, tego wszystkiego, co jest najbardziej nasze, polskie, narodowe i strasznie mocno związane z całym sakrum, z tą wielką pobożnością ludową. I sądzę, że takich obaw nie ma, że tu też jest kwestia czasu. Dziękujemy bardzo za tę odpowiedź i wszystkie odpowiedzi, jakie w tym programie padły. W ogóle za przybycie do studia, również publiczności. Dziękuję. Dziękujemy.